2023 rok Prawo i Sprawiedliwość tradycyjnie, jak w każdym roku wyborczym, musi wkroczyć z workiem prezentów, licząc na to, że uda się podtrzymać chociażby na dotychczasowym poziomie mobilizację trudnych do zmobilizowania wyborców liczących na ofertę socjalną. A Platforma Obywatelska przystąpi do nowego roku z kalkulatorem w ręku, który będzie nieustannie pokazywała liderom, działaczom i wyborcom innych partii opozycyjnych, wskazując, że z tych kalkulacji wychodzi niezmiennie to, że lepiej jest zawrzeć z Platformą koalicję, niż jej nie zawrzeć. No tak, ale ten kalkulator Platformy też wskazuje, że wszystko, co obiecuje PiS, to tak naprawdę rujnuje budżet państwa, więc Platforma Obywatelska za bardzo chyba takich prezentów, worku prezentów nie ma. Więc czym ona chce przekonać wyborców? No bo na każdym spotkaniu Donalda Tuska słyszymy, że trzeba odsunąć PiS od władzy. To już wiemy. A co dalej? Elektorat opozycji, który został ujawniony chociażby w drugiej turze wyborów prezydenckich i głosowaniu na Rafała Trzaskowskiego, to elektorat bardzo zróżnicowany, bardzo liczny. Nie ma innego wyjścia we współczesnym społeczeństwie niż skonkludować rozliczne osie podziałów w nim. Szczęście opozycji, w tym Platformy, polega na tym, że te grupy społeczne, które deklarują najintensywniej poparcie dla Platformy, to takie grupy, które równocześnie zawsze stawiają się przy urnach. Do wyborów wchodzą z reguły zamożni mieszkańcy miast i wylewający się przedmieść tych miast, i zrealizował się scenariusz, w którym po prostu opozycja, Platforma, Lewica i tak dalej musiały dotrwać jako zorganizowane siły polityczne, utrzymując swój elektorat do czasu, w którym obiektywne czynniki podtrzymujące poparcie dla PiS-u przestaną działać. Ten moment się dokonał.